Pierwsze pytanie. Już się boję. Nie, proszę, absolutnie się nie bać. Tak, muzyka instrumentalna gościła w moim domu, dlatego że mój tata grał na mandolinie, a właściwie na takim banjo. I uwielbiał grać i wykorzystywał każdą okazję, żeby nam grać. Miał taką potrzebę, żeby się popisać przed nami, że on nie jest zwykłym chłoporobotnikiem. Pracował jako kolejarz, magazynier, a na co dzień w polu po prostu, bo ja się wychowałem na wsi. I umiał i lubił bardzo nam grać, a myśmy do tego śpiewali. Mój starszy brat uczył się grać na akordeonie, ja się uczyłem grać na gitarze. To wszystko nasz tata, który kochał muzykę i namawiał nas do grania. Tak, muzyka instrumentalna i śpiew zawsze były w moim domu. Melodie z dzieciństwa. Moja babcia śpiewała, babcia uwielbiała śpiewać, była chórzystką, solistką w chórze w kościele. Miała sopran koloraturowy. Przepięknie śpiewała. Ja pójdę górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Coś takiego. Soliko śpiewała też, pamiętam, babcia. Babcia bardzo lubiła śpiewać. Ja zresztą wychowałem, część mojego dzieciństwa spędziłem z babcią właśnie i z dziadkiem, tyle że dziadek umarł wcześniej. I babcia uwielbiała śpiewać i mnie też śpiewała bardzo często. Ja od czasu, kiedy zacząłem śpiewać, a to było już bardzo wcześnie, bo śpiewałem w chórze szkolnym. To był taki moment, kiedy zdecydowałem, że zostanę aktorem i to było chyba już w drugiej czy trzeciej klasie podstawówki. Dlatego, że byłem bardzo małym chłopcem, takim drobnym, chorowitym, byle jakim. I jak to w szkole, takiej podstawowej szkole, taką ofiarą byłem. Ciągle mnie ktoś bił albo potrącał, albo koledzy mieli taką zabawę, że mnie wsadzali na szafę. Na korytarzu była taka wielka szafa, wysoka, z jakimiś pomocami naukowymi, z jakimiś takimi rzeczami. I oni mnie tam wsadzali, a ja już nie mogłem z tego zeskoczyć, bo się bałem, że sobie złamię nogę albo że coś sobie zrobię. To było wysoko. No i siedziałem na tej szafie upokorzony i płakałem, żeby mnie ktoś stamtąd zdjął. No, to było bardzo przykre doświadczenie, ale ponieważ zapisałem się do chóru szkolnego, a właściwie zapisał mnie pan od muzyki, pan Kopytko, bo na lekcji zauważył, że umiem śpiewać, że czysto śpiewam i lubię to robić. W tym chórze szybko zostałem solistą, bo okazało się, że śpiewam najlepiej ze wszystkich. I wtedy poczułem, że scena to jest najcudowniejsze miejsce na świecie. Dlatego, że ja tam po pierwsze czułem się bezpiecznie. Tam nikt mi nie mógł zrobić krzywdy, nikt mnie nie popchnął, nie pobił. Poza tym tam nie byłem najmniejszy. Wręcz przeciwnie. Wszyscy byli tam, a ja tu. I jak kończyłem śpiewać albo mówić wiersz, bo też recytowałem wiersze, to wszyscy bili mi brawo. I pokochałem ten dźwięk. I wiedziałem, że miejscem pracy aktora jest scena, więc postanowiłem, że zostanę aktorem. A przygody z piosenką z dzieciństwa to właściwie nie pamiętam, bo ja po prostu bardzo lubiłem śpiewać. Śpiewałem różne ludowe piosenki. Umarł Maciek, umarł, już leży na desce. Takie piosenki, albo na przykład przeboje aktualne. Cała sala śpiewa z nami. Śpiewałem, tańczyłem. Przygody zaczęły się wtedy, kiedy już byłem profesjonalnym aktorem i na przykład nie zdołałem się nauczyć jakiegoś tekstu, jakiejś piosenki i zapomniałem na przykład, co było koszmarem i kompromitacją. No, ale zdarzały się takie sytuacje, że trzeba było jakoś wybrnąć. No, nie robiłem takich numerów jak moi koledzy, że na przykład ruszali ustami, że mikrofon wysiadł, bo zapomnieli tekstu i udawali, że mikrofon wysiadł. Nie, ale takie sytuacje się zdarzały, chociaż one, zapewniam, nie były zabawne, przynajmniej dla mnie.
Synowi mam jedno dziecko, mam jednego syna, który już jest dorosły, ale tak śpiewałem mu, bardzo lubił kołysanki. Tylko nie lubił kołysanek, które znał, bo miał bardzo dobrą pamięć i wszystkie piosenki, które tam w przedszkolu, to już go nudziły i koniecznie bardzo lubił piosenki, które ja wymyślałem, improwizowałem. Na przykład śpiewałem, śpi już Franiu, śpi, zamknij oczka. I na przykład zawieszałem się i on mi podpowiadał, bo leży kij. I dalej, bo leży kij, a ten kijek niech sobie leży, tak jak Franio tutaj leży. I tak dalej. I on się tak zaśmiewał, bo mu się to bardzo podobało, że ja sobie nie radzę. Albo mi podpowiadał. To było. No w końcu zasypiał. Także śpiewałem. W ogóle byliśmy taką śpiewającą rodziną, a nie tylko rodziną. Miałem mnóstwo przyjaciół, którzy przychodzili do nas z gitarami. Mamy pianino w domu, więc zawsze byliśmy taką muzykalną, muzykującą grupą. Zresztą mój zawód to jest przecież w bardzo dużym stopniu śpiewanie. Ja tutaj we Wrocławiu odniosłem swój pierwszy wielki sukces w mojej zawodowej karierze. Rok po studiach wygrałem przegląd piosenki aktorskiej. Zdobyłem pierwsze miejsce i byłem najszczęśliwszym aktorem na świecie. Z wnukami jest tak, że wnuki nie mieszkają z nami, więc jeżeli nocują u nas wnuczęta, bo ja mam wnuka i wnuczkę, Gucia i Jadzie, to oczywiście bardzo chętnie im śpiewam i albo opowiadam bajki, albo czytam. Bo tak mi się okaże, że ja jestem ambasadorem takiej akcji, która trwa od wielu, wielu lat, cała Polska czyta dzieciom. I domyślam się, że pośpiewa im mama, pośpiewa im tato, to jest powstało z inspiracji, bo to też jest kontakt z dzieckiem, to właśnie o to chodzi. Bardzo pięknej inspiracji, bo czytanie to jest wspaniała rzecz, ale śpiewanie to chyba jest jeszcze wspanialsze. Ja mogę mówić tylko z własnego doświadczenia, kiedy byłem młodym ojcem i wychowywałem swojego maleńkiego syna. Zawsze go słuchałem. Dzieci mają dużo do powiedzenia i one czasami nieporadnie, ale wiedzą, co chcą powiedzieć, jeżeli się ich słucha, jeżeli się chce zrozumieć, jeżeli się chce wejść z nimi w dialog, a nie tylko im nakazywać, mówić jako ten najmądrzejszy człowiek na świecie, jak należy żyć, postępować i tak dalej. Samemu bardzo często tego nie stosując się do tych zasad. Dziecko to widzi i potem nie rozumie, dlaczego tak jest. Więc ja nie lubię radzić, dlatego że ja nie jestem od tego, ale radziłbym, jeżeli już muszę, to radziłbym słuchać dzieci, rozmawiać z nimi, jak najczęściej proponować coś, co będzie konkurencją dla komputera, dla gier, dla tych wszystkich rzeczy, które są bardzo atrakcyjne, ale niekoniecznie dobrze wpływają na ich psychikę, na ich rozwój. Więc trzeba się starać. Trzeba się starać.